ja być Bogiem, tak autorytatywnie pozwoliłem sobie, że dzisiaj życzenia złożę ja. Ale nie jakobym chciał być lepszym od innych, ale myślę, że będę wyrazicielem słów wszystkich, które mogłyby tutaj paść, a które pewnie już w zaciszu w kuluarach będą padać. Powiem szczerze, że była pokusa, aby te dzisiejsze życzenia były oparte na takich licencja poetyka, ale pozwólcie, że dzisiaj będą one oparte bardziej na licencja matematyka. Czy 70 lat to dużo? Pewnie dla mnie, dla siedzących tutaj w prezbiterium ministrantów oraz zgromadzonych tutaj dzieci, tak to dużo. Pewnie dla zgromadzonych również prezbiterium szacownych czcigodnych kapłanów oraz wielu tutaj zgromadzonych, to może nie tak dużo. Ale właściwą miarą, właściwą perspektywą, z której można ocenić te 70 lat dzisiejszego jubilata, czyli księdza proboszcza, to jeszcze inny jubileusz, 45-lecie kapłaństwa. Szczerze, że pozwoliłem sobie na taką małą dywagację matematyczną i kiedy zestawiłem te dwa jubileusze, też może 45 lat, to jest prawie 2/3 mojego księża życia. Ciekawostka, połowa twojego życia, czyli 34 lata, to praca w tej, w tym wieczerniku, w tej, można powiedzieć, odwołując się do Ewangelii, winnicy pańskiej. Kiedyś święty Franciszek miał wizję, w której Bóg mu powiedział: Franciszku, odbuduj mój kościół. Mam co do tego wątpliwości, że kiedyś przed 45 laty Chrystus powiedział w twoim sercu: Stefanie, buduj mój kościół. I przez te 34 lata, przez prawie połowę z jednego roku swojego życia przyszło ci realizować bardzo wielkie wyzwanie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że kwintesencją, zwieńczeniem, a wręcz ukoronowaniem twojej pracy kapłańskiej z tego materialnego punktu widzenia będzie ten kościół, który co do tego też nie ma wątpliwości, jak powiedzieli ludzie kompetentni, będzie perłą na Śląsku Cieszyńskim. Ale znacznie bardziej ważnym, znacznie wymagającym zadaniem, z którego każdy kapłan będzie rozliczony, to budowanie tego kościoła, które święty Paweł nazywa mistycznym ciałem Chrystusa. Kościoła ludzi, których tutaj jest, nie brakuje. Kościoła, w którym każdy człowiek, nawet zagubiony, ma swoje niepowtarzalne miejsce. Święty Maria Wianney, patron proboszczów, kiedyś powiedział takie słowa: gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż go złożył tam, w tabernakulum, kapłan? Kto przyjął wasze dusze, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnianie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotowuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi? Kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan. Bo Bogu kapłan jest wszystkim. On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. Księże proboszczu, mam głęboką też świadomość tego, że budowanie kościoła, przede wszystkim tego mistycznego ciała Chrystusa Pana, jest wielkim ciężarem. Nie brakuje na tej kapłańskiej drodze cierpień i trudności. Nie brakowało jej w życiu świętego Jana Marii Wianeya. Dlatego formułując się do kapłaństwa, zawierzał wszystko Najświętszej Maryi Pannie. Dlatego nie jest przypadkiem, że ten prezent, który jest prezentem nas wszystkich, całej wspólnoty parafialnej, to miniatura z antyfonarza średniowiecznego, z antyfoną ręcznie wykonaną, z antyfoną Maryjną. Salve Regina, witaj Królowo. Tę modlitwę, którą wypowiadają wszyscy czciciele Matki Bożej Szkapelężnej, którą wypowiadają również ci wszyscy, którzy udają się na drugą stronę, którą my jako kapłani wypowiadamy również
pomieszcza się po grzechu. Niech ta antyfona, która jest takim aktem zawieszenia Maryi, będzie ci bliska, kiedy przyjdą chwile trudne, aby widzieć zawsze pracę budowania mistycznego ciała Chrystusa Pana, którego zewnętrznym przejawem niech będzie rzeczywiście ta świątynia tych wieczerni, ta, jak wierzymy już wkrótce, perła Śląska Cieszyńskiego, która będzie na pewno ukoronowaniem całego Twojego kapłaństwa. Tego Ci życzymy wszyscy zgromadzeni z całego serca poprzez modlitwę do Matki Najświętszej. Powstańmy wszyscy pod Twoją obronę. Witaj Królową Matką Miłosierdzia. To modlitwa, którą często na zakończenie dnia odmawiam w modlitwie drewniarzowej. Na ręce księdza Marcina słowa podziękowania wszystkim tutaj obecnym, ale wszystkich, których spotkałem na drodze mojego kapłaństwa, szczególnie tutaj pracujących. Właśnie Huberta, począwszy po księdze Marcina. Składam serdeczne podziękowania. Bóg za to, że miliony tutaj wcześniej, tym, którzy stoją za Chrystus, jeszcze gdzieś przybyli po swoim obowiązku kapłańskim. Bóg za to, wszystkie wspólnoty parafialne i chórowe, tego właśnie, które został założony przez księdza, ale z jego winy. Bóg za to, w jaki sposób zrewanżam się, dlatego serdecznie wszystkich zapraszam na plan kościelny. Tam Krzysiu z ojcem Andrzejem, mam nadzieję, że tam już jest. Przygotowali kocioł, pewny gorący kocioł. Lecz już jest, wszystko inne tak samo. To będzie pierwszy raz, drugie na pewno pani w domu pracowała, ale takie pytanie to może ma być odczyte i dobre. Zapraszam. To nie festyn, ale no, taki mały poczystunek z mojej strony, albo ze strony właśnie parafii, ponieważ to jest inna. Pozdrawiam również i zapraszam dzieci, szczególnie na kołocze. Myślę, że będą bardzo smaczne. To do rodziny, którą pochodzi z mojej rodzinnej parafii, a z którą spotkałem się na jednej z placówek wikariuszowskich. I ta przyjaźń również trwała w godzinie dzisiejszej. To za wszystkich, za wspólną modlitwę i za wiele dobroci, które stały się moim udziałem. Na piękne życie, abyśmy w życiu swoim zasłużyli na tego denara, którym jest życie wieczne, przyjmie Boże błogosławieństwo.
Pan z wami. I z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I się w pokoju Chrystusa.